Mam na imię Krystian i chcę wam dzisiaj opowiedzieć swoją historię. Kiedyś 5 lat temu w ośrodku tutaj niedaleko w Aleksandrii, 5 lat temu doświadczyłem miłości Bożej. Doświadczyłem żywego Boga. Przyjaciele, kiedyś śmiałem się z ludzi, którzy wierzą w Jezusa. Kiedyś plułem na ludzi, którzy wyznają tą wiarę. Przyjaciele, pewnego dnia zdecydowałem, po prostu zawołałem. Nikt mnie do tego nie zmuszał. Nikt mnie nie przekonywał o tym, żebym zawołał do Jezusa. Ja sam uklękłem i powiedziałem: Boże, jeśli jesteś prawdziwym Bogiem, jeśli jesteś tym Bogiem, o którym mówią ci ludzie, proszę przyjść do mojego życia. I chcę wam powiedzieć, że w tym momencie, przyjaciele, kiedy zawołałem do Jezusa, Jego miłość przeszyła moje wnętrzności. Realnie się spotkałem z żywym Bogiem, o którym ty dzisiaj na co dzień słyszysz. Przyjaciele, mówię wam to po to, abyście nie zatwardzali swojego serca. Chcę wam powiedzieć, że Jezus jest i On patrzy na twoje życie. On spogląda, kiedy płaczesz, On jest ciebie najbliżej. Kiedy upadasz, On zawsze jest. Bóg jest. Bóg jest i patrzy na twoje życie. I dzisiaj jesteśmy na tym miejscu, przyjaciele, aby wam powiedzieć, że tym Bogiem jest Jezus. Że Bogiem, który stworzył ciebie, który dał dech w twoje życie, to jest Jezus. I Jezus powiedział w piśmie: nie możesz ujrzeć królestwa, jeśli nie narodzisz się na nowo. Jeśli nie zapragniesz Jezusa, jeśli nie uczynisz Go Panem i Zbawicielem, przyjacielu. Chcę ci powiedzieć na tym miejscu, że ty zdecydujesz w tym samym momencie, że chcesz prowadzić swoje życie bez Jezusa. A to oznacza, że twoja dusza, twój nieodrodzony duch pójdzie do piekła. Przyjaciele, Biblia mówi, że nasza natura jest ustawicznie zła. Z powodu grzechu rodzimy się źli. Nasza natura jest skażona. Ale Jezus zmienił bieg rzeczy. Jezus zmienił wszystko. Dzięki Jezusowi, przyjaciele, twój duch może dziś na nowo się odrodzić. Możesz zasmakować królestwo teraz i tutaj. Jeżeli podejdziesz do nas, my się o ciebie pomodlimy. My poprowadzimy cię w modlitwie. I dziś na tym miejscu doświadczysz żywego Boga. Bóg dzisiaj chce zmienić bieg życia. Dzisiaj chce zmienić twoje życie. On chce dzisiaj wejść do twojego serca, przyjaciele. O, Jezus dzisiaj pragnie wejść do twojego serca. On chce ci pokazać, że jest tym Bogiem, który stworzył to wszystko, co widzisz. On chce ci pokazać, że jest prawdziwym twoim Ojcem. Przyjaciele, brałem narkotyki, okłamywałem, okradałem matkę, wybijałem okna w domu. Byłem synem nieposłuszeństwa. Moja matka wyrzuciła mnie z domu. Mieszkałem na ulicy. Prowadziłem to życie, bo myślałem, że tak właśnie ono wygląda. Że to mi da szczęście. Że to mi da to, czego właśnie potrzebuję. Przyjaciele, okłamywałem się. Okłamywałem się. Diabeł chciał zniszczyć moje życie. Diabeł tak samo dzisiaj chce znieczulić twoje serce. I daje ci to wszystko, co widzisz. Abyś pożądał wszystko, co widzisz. Abyś szukał w tym zadowolenia. Ale prawda jest taka, przyjaciele. Pewnego dnia Jezus wkroczył do mojego życia. I całkowicie to, czego pragnąłem, odeszło. Narkotyki odeszły. Chęć
chęć do narkotyków, do tego wszystkiego, przyjaciele, odeszło. I to się dzisiaj może stać częścią twojego życia. Dziś na nowo możesz się, przyjacielu, narodzić. Zapraszamy cię tu. Podejdź, pomodlimy się o kogokolwiek z was, jeśli dręczą was jakieś bóle. Jeśli, przyjaciele, chorujecie. Jeśli cokolwiek męczy twoje życie. Jezus chce cię dzisiaj uzdrowić. Chrystus chce cię dzisiaj uzdrowić, przyjacielu. I my cię zapraszamy na to miejsce, abyś mógł doświadczyć żywego Boga. A nawet jeżeli się wstydzisz, jeżeli się wstydzisz teraz tu podejść, to, przyjacielu, chcę zaproponować ci jedną rzecz. Kiedy będziesz w domu, kiedy pójdziesz dzisiaj do swojego domu, spróbuj. Jezus mówi, wypróbuj. Zawołaj do mnie. Przyjaciele, zawołaj do Jezusa w swoim domu, w swojej komorze, jeśli wstydzisz się tu podejść. Ja ci gwarantuję, w momencie, kiedy uklękniesz, kiedy przyjmiesz postawę, kiedy zawołasz do Jezusa, powiesz, Boże, ten chłopak tutaj, co stał na centrum koło Złotych Tarasów, on mówi mi, że jesteś żywy, że ty jesteś żywy. Przyjacielu, jeśli to zrobisz dzisiaj, jeśli zawołasz do Jezusa, ja ci gwarantuję, jak tutaj stoję, z mojego własnego doświadczenia, ja się z nim spotkałem i ty dzisiaj spotkasz się z Jezusem.